Jest! Jest, proszę Państwa, witam Państwa ponownie po przerwie. Zacząłem od takiego krzyku. André Merckx został wyeliminowany przez Danilo Bosnioka. No fantastyczny pojedynek był na korcie obok, naprawdę. Tu cała sala była zgromadzona wokół tego kortu i oglądała pasjonujący pojedynek, gdzie w trzecim secie Ukrainiec wygrywa 25-23. Naprawdę, no, uderzenia i zagrania na najwyższym takim poziomie gry w badmintona. Piotr Kopyt tutaj tak niesamowicie pobudzony, że w życiu nie spodziewałbym się, że tak. Po tylu godzinach komentowania ale można osiągnąć pana, taki poziom grali. Ekscytacji. Grali znakomicie. Obaj, naprawdę. I jeden, i drugi, i faworyt, kolejny rozstawiony. Już go nie ma w turnieju, krótko mówiąc. Myślę, trójka że... jest wyeliminowana. Matthew Grimley, to jest czwórka, też jest wyeliminowany. Tak jest. Czyli co, teraz jest Nguyen, to jest Irlandczyk, on gra dalej, Francuz Leorossi gra chyba dalej, Scheiwillera już nie ma, Toriusena nie ma, proszę pana. Toriusen jest. Jeszcze jest, sorry, jest, przepraszam. Toriusen. Christopher jest, Grimley jest, Grimley też Danilo jest. Bosniuk jest, Pedr Beran już odpadł, tak, z tego co kojarzę. On tam, nie pamiętam, z którym przegrał, ale, no, ale tak chyba czy inaczej, przegrał. Będzie na pewno bardzo ciekawie i myślę, że teraz w tej ale sytuacji tutaj nie rozstawionych Jan, nie ma. Jan Lauda to po prostu tak sobie pluje w brodę, bo on by tu miał prostą drogę do finału. Tak by to przynajmniej wyglądało na papierze, wiadomo, a, że... A, na papierze, proszę a. pana, to tak. No dobrze, ale my przenosimy się na kort, no, który widzimy. Na tym korcie zaczyna się już gra podwójna dziewcząt i tutaj po naszej stronie gra doskonale już nam znana nasza para i z plakatów również Wiktoria Dobczyńska i Aleksandra Goszczyńska, a po stronie angielskiej Molly Chapman i Freya Patel Redfim. No to są zawodniczki, które można pokonać, trzeba pokonać. One w drodze tutaj no, nie miały jakiegoś niesamowicie trudnego drzewka. Wygrywały z reprezentantkami Austrii, Sabriną Herbst i Sereną Young. No a tutaj taka ciekawostka jeszcze. Zwycięzca tego pojedynku trafi w ćwierćfinale na rozstawione z jedynką Turczynki Bengisu Ercetin i Nazilcan Inci. No to są bardzo mocne zawodniczki, ale o tym będziemy mówić dopiero jutro. Ale szatak wtedy fantastyczny Wiktorii. Teraz kibicujemy reprezentacji Polski. To jest nasza ostatnia nadzieja w tym tak, turnieju. To są już... Już więcej poleci. Jeżeli Polki odpadną tutaj, nie chcę krakać, ale to wtedy już nie będziemy mieli komu kibicować, tak więc no, podwójnie no, będziemy... Znajdzie kogoś, proszę pana, do kibicowania, to nie jest aż tak. No to jeszcze na tyle ten sport jest taki, to już mówiliśmy tutaj z Markiem, że duńscy kibice po złym zachowaniu ich zawodnika względem Lee Chong-Wei'a, no to nagrodzili brawami Lee Chong-Wei'a, a nie swojego zawodnika, mimo że to Duńczyk, proszę pana. Także... Troszeczkę taka scena rodem z Rockiego, bym powiedział. No ale no tak jest, no rzeczywiście tak raczej tak w tym sporcie jest. Oczywiście tam gdzieś w Indonezji, no to trudno o to chyba, bo tam to cała sala jest za. Ale teraz super zagranie woli, super, tak. Świetnie. No, zagrała w puste pole, na razie 4-2. No miejmy nadzieję, że ten ostatni mecz, który tutaj prezentujemy na tym korcie telewizyjnym w dniu dzisiejszym, przysporzy nam dużo radości na koniec pojedynku. No, liczymy właśnie na dużo radości, aczkolwiek nieco mniej emocji. Chcemy, żeby dziewczyny spokojnie tak, zawsze, awansowały. Zawsze jest lepiej wygrywać gładko w dwóch niż... Jeszcze to Wiktoria złapała niż się denerwować w trzech, aczkolwiek da piękne sportu, oczywiście to wie pan, trzy sety. Tylko jakby pan wiedział, że pan wygra, to możemy grać, tak? Piotrze, ale... jak uważasz, jaki wpływ na ten mecz będzie miało zmęczenie w przypadku Wiktorii Dąbczyńskiej? Wiemy o tym, że ona dzisiaj zagrała naprawdę już dużo tych meczów. Single, dwa mixty i jeden debel, czyli jest po czterech, cztery to jest mecze, piąty pojedynek. To jest piąty mecz w dzisiaj, no więc trochę tego grania było. Tak, dobrze, że tego singla trochę sobie odpuściła i nie męczyła się tam niepotrzebnie. No tutaj, tu mają sporo szans w tym pojedynku. No ale dlatego mówimy o tym, że może lepiej, gdyby były dwa sety, dlatego że no tutaj nie chcemy zbyt przemęczać Wiktorii Dąbczyńskiej. No wiemy zresztą o tym, że to nie jest zawodniczka, która no, jest tutaj tytanem, jeśli chodzi o warunki fizyczne. No i widać, że teraz ale duchem, już proszę pana, ona to nadrabia. Oczywiście, zdecydowanie, jak najbardziej. No jest tytanem takim, że to ho, 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 to takich tytanów to nawet nie ma, jak jej duch.
Nie umniejszając Oli oczywiście. Ale lepiej, żeby sobie tak troszeczkę odpoczęła, żeby jutro była w pełni tak, żeby nie czuła tych dzisiejszych aż 5 meczów podczas jutrzejszej rywalizacji, kiedy, mamy nadzieję, dobrej. Dziewczyny awansują. I atak Angielek nieudany. 7-4. Jak na razie, jest dobrze. Jest dobrze. A proszę Państwa, a sędziami liniowymi, proszę Państwa, w tym meczu. Pan Jan Wolańczyk ma jakieś tam wejścia widocznie wśród sędziów, bo sędziami liniowymi jest właśnie Jan Wolańczyk, ale Piotr, którego tu nam pokażą. A tu zwróć uwagę, widać Adama Słonkę, trenera zresztą Janka. Zwróć uwagę, że Jan Wolańczyk usadowił się w takim miejscu, abyśmy go mogli przez cały czas oglądać. W szerokim planie w prawym rogu, tam na górze siedzi Jan Wolańczyk, ale on naprawdę bardzo dobrze sędziuje. Tak, ale ja myślę, że on po prostu chciał, aby jego fan klub nie tylko go słyszał, ale również miał okazję tych zobaczyć to. Tak jest, tak jest. Okej, okay. Fantastycznie teraz Wiktoria. Tak. Nie, no znowu Angielki obie przesunęły się jakby w prawą stronę. Wiktoria to zobaczyła, zagrała no, w puste pole po lewej stronie, także no, dobry przegląd boiska, dobry przegląd sytuacji na boisku. Tutaj jeszcze Szola obroniła to. Trochę fartowny ten punkt, bo Wiktoria zrzutkę zrobiła na siatkę zbyt wysoką, ale Ola jakimś sobie tylko znanym sposobem wystawiła rękę i lotka się odbiła, przeleciała na drugą stronę boiska. No i co, mamy teraz kolejny punkt dla Angielek, jest 7 punkt. No i teraz ciekawa informacja, pozwoli, że ci przerwę. Oczywiście. Z kortu numer 3, tam bardzo blisko zwycięstwa w drugim secie. Super. 11. I wyrównania zawodniczki niemieckie, tam też z polsko brzmiącym nazwiskiem, jedna z zawodniczek, Moszczyński, tak się nazywa. No tutaj faworytkami zdecydowanie francuski Ferrier Moinard, tyle że jak na razie wygrały pierwszego seta, a w drugim no bardzo blisko, no jednak nie, jednak Niemki wygrywają, a więc mamy 1-1, 21-19, 21-19, całkiem wyrównany pojedynek. Tak, a na korcie na Badminton Europe, jak ktoś jest ewentualnie zainteresowany, w co wątpię, bo grają w końcu nasze dziewczyny u nas, proszę Państwa. No to grają bracia Grimley, no to tak tylko, żeby... No bracia Grimley to... Przeciwko Czechom, Kubaczkowi i Krolowi. Także. Jak Wiktoria Dąbczyńska, też dzisiaj dużo grania mieli. No i, to prawda. I tak naprawdę... Ile? Pół godziny temu zszedł z kortu Mateusz, no. Matthew Grimley po bardzo długim, wyczerpującym, trzysetowym pojedynku, przegranym zresztą z reprezentantem Hiszpanii. No i myślę, że musi czuć w nogach ten mecz jeden z braci Grimleyów. Tak więc no tutaj nie mówię, że faworytami automatycznie są reprezentanci Czech, ale mogą troszeczkę podmęczeni być Szkoci i to z całą pewnością wpłynie na ich dyspozycję i formę w tym meczu. No niewątpliwie, tak to jest. No nagrali się to prawda. Myślę, no, że no, możemy poruszyć tutaj super, to ciekawy Ola wątek. Siadła prawie na tej macie i mogła wątek taktyczny, mianowicie czy to jest dobry pomysł, aby w tak wielu konkurencjach wystawiać swoich topowych zawodników? Czy nie lepiej, żeby oni skupili się na jednym, maks dwóch konkretnych konkurencjach? Czy oni muszą grać wszędzie? W mikście, w deblu, w singlu? No co za dużo, no, ale to niezdrowo nie, proszę chyba, pana, Grimleya akurat tu w tym indywidualnym grają tylko singla i debla. Miksta nie grają. To oni tylko w grupowym, ale drużynowce grali, no tak, no ale tam chodziło o to, żeby za wszelką cenę jakoś tam pomóc drużynie i ja wiem, ale odnoszę się tutaj do naszej Wiktorii Dąbczyńskiej, która no była to, wystawiona tu wszędzie. Zdania są, no nie chcę powiedzieć, że podzielone, no oczywiście, że lepiej jest grać dwie gry, bo się człowiek mniej męczy, no oni nie są ze stali, ci zawodnicy. No ale widocznie tak jakoś ustalili trenerzy razem z Wiktorią, że ma grać trzy gry. No i tak było. No. Teraz z kolei Angielki nas skontrowały. No nie było nas tam. Trochę błąd w ustawieniu i to się zemściło stratą punktu. Jest 12-10 nadal dla naszych zawodniczek. Prowadzimy, czyli bardzo dobrze. Teraz dobry atak Ola. No nie, środek rzucony. Out. Troszkę zbyt mocno. Wyrzuca. Nie wiem, trzeba było może w poprzednim uderzeniu to klepnąć tu i może byśmy byli w takim ataku. Out. Tak jest. Out i mamy kolejny 13 punkt dla naszych dziewczyn.
tam w oddali widzieliśmy właśnie Grimleyów. No serwuje Ola. Ach, ten jej serw. Widzieliście Państwo, jaki problem miała Angielka z odbiorem? To już nieraz mówiłem, że ma taki, no, bardzo nieprzyjemny, denerwujący chyba zawodniczki. I teraz zagrała siatkę, że no, po sposobie podania lotki, to Angielka chyba nie była zachwycona tym, że została tak zrobiona na siatce. A, o, tak, to tak od razu widać takie małe te, no co, robią się, no to z czego się tu cieszyć? Jak pierwszorocznego prawie, także wie pan. Och, teraz atak Oli. Out, no na tyle silny, że wyrzut tej obronny był wręcz wow. 4 punkty przewagi. Bardzo dobrze. 15 do 11. Dobrze wygląda ten pierwszy set. No ale tak jak mówiliśmy, dziewczyny nasze to są faworytki przynajmniej w tym spotkaniu, sklasyfikowane na miejscach 5 do 8. No, tak więc spokojnie. Myślę, że powinny sobie tutaj poradzić. 16 punkt. Do 5 punktów wzrasta prowadzenie reprezentantek Polski. Zobaczmy kolejną akcję. Przypomnijmy raz jeszcze, to już jest ostatni mecz, jaki dzisiaj pokazujemy Państwu z naszego kortu numer 1, z kortu telewizyjnego. Jutro startujemy od godziny 10. Startujemy oczywiście z ćwierćfinałami we wszystkich 5 konkurencjach. Tu na pięknej hali RCS-u nie będzie już 6 kortów, tak jak w tym momencie dzisiaj w nocy, a właściwie późnym wieczorem jeszcze, jak zakończą się już wszystkie spotkania, wtedy ekipy techniczne będą zwijać te 2 skrajne korty, korty numer 6, a także kort numer 5. Pozostaną już tylko 4 korty, na których rozgrywamy. Ależ to Wiktoria schwyciła jeszcze. Finałowe. Szkoda tej akcji, bo z takich opałów wyszły nasze dziewczyny i trochę tak głupio wręcz straciły ten punkt. Ale spokojnie, wciąż jest duża przewaga, także tutaj myślę, że nie ma żadnych powodów do obaw, przynajmniej na tym etapie tego pierwszego seta. Po raz kolejny siatka po odbiciu lotki po stronie Angielki. No i znów 18 do 12, a więc znów 6 punktów przewagi naszej reprezentacji. No dziewczyny, teraz Z2. Przynajmniej Z2, żeby już było 20, to zawsze to jest taka już presja na przeciwnikach, że łatwiej o pomyłkę. O, bardzo dobrze i to było takie płaskie, szybkie zbicie w boisko i mamy ten 19 punkt, no to teraz jeszcze kolejny punkcik i teraz wtedy będziemy mieli lotkę setową, jak będziemy mieli lotkę setową, to już można zamienić na set i wtedy jakoś tak spokojniej człowiek podchodzi do seta drugiego, proszę pana, tak? Zdecydowanie. Także zrzutka na siatkę, o, szkoda, że tego nie mogła uderzyć Wiktoria i co? I tak się wzajemnie odrzucają, nikt nie chce ściąć dopiero teraz tutaj. No właśnie, szkoda, że Ola się nie zdecydowała wcześniej na uderzenie. Mogłoby być z tego. No ale dobra, no 19-13, także nie ma jeszcze jakiegoś tam wielkiego laru, bo to raz, że no właśnie, to się wielkie mylą. To nie ja, to pani, proszę pani mnie odebrała, to może pani. No i właśnie w ten sposób punkty też się zdobywa. 20 jest do 13, teraz Ola serwuje lotka setowa. I ja tak, Wiktorii. I jest teraz obrona nasza. Szutka na taśmy. No, długa wymiana tym razem. Długa. Ola jeszcze to wyciąga i lobuje na koniec. Ach, to aż się prosi, żeby ściąć w takiej sytuacji. A właśnie o to chodzi, no, jest ładnie. Set. Tak jest, 21-13. Zbyt troszeczkę zagrała reprezentantka Anglii, to musiało się tak tutaj skończyć. Akurat Ola nie uderzyła jakoś bardzo silnie tej lotki, no, ale na tyle skutecznie, że Angielka źle oceniła, w złym miejscu była chyba do odbioru i posłała lotkę w siatkę. No co tam na korcie obok, proszę tak, właśnie, pana? Ale tu jest ciekawostka, dlatego że jeszcze kilka chwil temu 13, Kubaczek i Kral mieli przewagę dwupunktową. Teraz dopiero bracia Grimleyowie zdołali odrobić tą stratę. Mamy rezultat 13 do 13. No to jest ciekawostka, ale tak jak mówiliśmy, oni muszą być troszeczkę podmęczeni. No i to musi się odbijać na tym, w jaki sposób grają. O, widzimy, teraz to jest ciekawostka również. Odpoczywają, wymieniają lotkę. To jest ciekawe, proszę pana. Triki badmintonistów. Nie ma zegarka często na ręku, proszę pana.
to strasznie. No jest jak, dopiero. Jak ich teraz rozróżnimy? No nie. Nie, może mają koszulki dobrze podpisane. Nie wiem, czy tylko nazwisko mają. Tylko nazwisko. To tak specjalnie, to jest taki myk taktyczny, żeby się zlewali po prostu ze sobą. Nie, ale sędzia ich musi odróżniać, proszę pana. Tak, tak, to musi, bo to zależy, który serwuje. Ja rozumiem, że oni są tacy sami, ale to nie jest tak, że dowolnie się serwuje i dowolnie odbiera, tylko tak jak to wynika z pierwszego serwowania, czy tam z pierwszego ustawienia w secie. No teraz kilka tak, tutaj wrócą, to tutaj zobaczymy. No, co u nas? Braci Grimley, no, u nas a my do seta drugiego podchodzimy bardziej spokojnie, jednak 21-13 to daje nam jakieś taką szansę na zwycięstwo w tym pojedynku. Jak to się mówi, przewaga możemy myśleć o tym, tak, no, możemy myśleć o tym, że nasze dziewczyny no, podołają, wygrają i cóż, no i będziemy się cieszyli, no bo jak? Musimy się cieszyć. No wreszcie, to będzie jedyny rodzynek w ćwierćfinale, no, więc trzeba będzie się cieszyć. Oby ale myślę, że cieszy nas to, cieszyć nas to będzie podwójnie, dlatego że no, okazuje się, że dobrze wybraliśmy dziewczyny na plakat promujący imprezę. No tutaj mogliśmy postawić na Roberta Cybulskiego na przykład, ale nie zdecydowaliśmy się na Olę Goszczyńską i Wiktorię Dąbczyńską. Jak się okazuje, to był bardzo dobry wybór. Tak, bo oczywiście chcieliśmy Sofię Loren, ale jakoś nie. Ale okazało się, że nie mieści się w kategorii U17. Nie, pewnie ludzie nie wierzą, to Sofia Loren, proszę pana. Trzeba by jakąś inną znaleźć, tak, obecnie taką z plakatu dziewczyny. Sofia Loren, pan nie wiadomo, czy w kategorii U70 by się zmieściła. Ja, to piękna kobieta. No, owszem. Owszem, to trzeba się zgodzić. Okej, prowadzimy 2-0, 2-1 w tym momencie. Punkcik zdobyły reprezentantki Anglii, to one serwują. Ale tu skarciła Wiktoria, a nie wolno przerzucać mnie. Tak, tak, ona potrafi też po prostu tak zasmeczować, że nie wiadomo jak to odebrać. No, no, bardzo dobrze. No, ale tu nie wiem, to nie był błąd, to był wielbłąd, proszę pani. Bo tak nie wiem, ile tam od tej linii poleciało. Tu widzieliśmy oczywiście naszych trenerów. Robert Kowalczyk, Paweł Lenkiewicz i atak. Pięknie, i znowu skuteczny. Pięknie. No co, no właśnie. A Brytyjki troszkę tracą chęć do gry po takich zagraniach jak to, które widzieliśmy przed momentem. No tak, to... no bo coś grasz, a to się nie zgadza i nadal punktują przeciwnicy, tak, a nie oni. No to co tu grać? I hola, tak. Bardzo dobrze. A chociaż teraz nie, bardzo ładna, długa wymiana. To się bardzo może dobrze podobać. Ustawione są w obronie. Ale fantastycznie się przekoziołkowała ta lotka po taśmie i mamy kolejny punkt, jest piąty punkt dla naszych zawodniczek. Troszkę szczęścia, ale jak takich to mówią, akcji. Szczęście sprzyja lepszym w tej tak, sytuacji. Tak, ale to dobrze jest, jak się tak człowiek nabiega, tak naodbija, to dobrze jest, żeby wygrać tą akcję. Tak, to jednak buduje. Ach, znowu ten serw Oli. No ma paskudny ten serw swoją drogą, oczywiście mówiąc z punktu widzenia przeciwnika, tak? Ta przedostatnia akcja to była taka kolejna akcja z tej serii wybijających grę z głowy Angielek. No bo bardzo długa wymiana i po raz kolejny to Polki zdobywają punkty w tamtej poprzedniej oczywiście sytuacji. No ale teraz sytuacji, dobrze zagrały Angielki. Tak, Wiktoria nie Brytyjki, zdążyła sięgnąć. No, Brytyjki mają krótką pamięć chyba. Szybko zapominają o tych nie najlepszych zagraniach. To jest oczywiście bardzo dobra cecha w badmintonie. Nie ma co rozpamiętywać tego, co było. Wymazujemy wszystko z głowy i lecimy dalej z kolejnymi akcjami. Z kolejnymi zagraniami. One play at a time, tak by powiedzieli Brytyjczycy. No to nie wiem, czy pan teraz czegoś tam nie powiedział brzydkiego, że pan. Zobaczymy, może nasi widzowie tutaj będzie jakaś reakcja zwrotna z ich strony. Okej, czas na kolejną długą akcję. O właśnie! Tak, ja już tu biję, brawo. Tu są pokazani nasi zawodnicy, tak, którzy dopingują naszych tych patrz. No Grimleje nie mają z tyłu nic napisane, tylko nazwisko. To ja nie wiem, po czym ten sędzia ich poznaje. Bo trenerka to wiem, że ich rozpoznaje. Nie wiem po czym, ale ona wie, który to jest. Wygrali pierwszego seta, tak. Dobrze fryzurę mają.
warto o tym wspomnieć. 21 do 16. No widzę, a pan się tak martwi. Super dobicie Oli, super, tak, przecięła ten wyrzut taki niedokładny angielski, był zbyt niski, lotka nachodziła i szybka ręka Oli no, załatwiła to sprawę. No tam trener Lękiewicz tak, z głową, ze zrozumieniem, no oczywiście, no, jak się robi takie akcje, no to jak tu nie dodawać jeszcze otuchy. Skoro tak dużo mówimy o Grimleyach, warto powiedzieć również o tym, że inna szkocka dwójka gra na korcie piątym. No tyle, że ta druga szkocka dwójka najprawdopodobniej odpadnie już za niedługo. Ich przeciwnikiem Duńczycy, którzy zwyciężyli w pierwszym secie, a w drugim prowadzą jak na razie 2 punktami, a tamten set zbliża się już wielkimi krokami do końca. No i wygląda na to, że... Gwoli tak wyjaśnienia, to jest debel kobiet tak, tam na tym korcie piątym. Oczywiście, tak jest, tak jest. O, tutaj wybroniła Wiktoria. Parę clearów. I ja tak. Zrzutka na taśmę. I Ola tak, też rzut na taśmę. Nikt nie chce ostro zagrać. No i atak pewnie. Tak jest. Najwyższy Wiktoria, czas tak jest. Doszła, weszła na siatkę i zbiła z siatki. I mamy kolejny, 8 już punkt. Cieszymy się. Naprawdę, naprawdę, naprawdę taki, miejmy nadzieję, że to będzie taki miły akcent na koniec dnia dzisiejszego dla nas i naszej ekipy, bo... A był to trudny dzień, trzeba przyznać. No tak, no tak. Robert z Wiktorią odpadli. Aż dziwne, że odpadli, no ale cóż, no tak wyszło. No Wiktoria, no odpadła, bo odpadła. Nasze adhoki odpadły, czyli Rubel Pajek. Wiktoria Adamek odpadła. Scholz, Cwulski odpadli, no. No, prawda jest taka, że przystępowaliśmy do dzisiejszej rywalizacji, mając wciąż jeszcze 7 szans medalowych. Została już tylko jedyna ta, którą obserwujemy teraz, czyli Ola Goszczyńska, Wiktoria Dąbczyńska. No i mamy nadzieję, że zostanie również do jutra. Chcemy oglądać dziewczyny do samego końca, a jeśli patrzy się na stawkę, resztę stawki w deblu pań, no to myślę, że jest duża szansa. Duża szansa na to, żeby zawalczyć o medal, może nawet złoty. O, to jest dobra. No to by było naprawdę niesamowite. A tymczasem mamy rezultat 8-6. No to byłoby, no jakby tak grały w finał, to byłoby... To myślę, że zapomnielibyśmy o tych wszystkich porażkach dzisiejszych. Momentalnie. No może trzeba tam pamiętać, wnioski z tego wyciągać. Oczywiście. No ale to byłby taki... Osłodziłoby. Dobry prezent na święta, proszę pana. Może nie jest gwiazdka, ale no taki... Ale prezenty zawsze mile widziane. Tak jest, no, szczególnie takie. No, medal to medal. To jest duża, duża impreza, nie jakiś turniej, na którym nie zawsze wszyscy są. Tu przyjeżdżają wszyscy na tego typu zawody, którzy się w jakiś tam sposób liczą. O, tutaj troszeczkę nie było zrozumienia tam tyle, ile być powinno. No i zrobiło się remisowo, bo jest 8-8. No, czy to już jest ten moment, kiedy zaczynają opuszczać siły, w szczególności Wiktorię? Ona tam nie zdążyła do tej akcji. Miejmy nadzieję, że nie. No ale teraz... No ale co? No dobra, dobry, znaczy zły serw, dobra reakcja na ten serw. No i mamy kolejny punkt. No. Im więcej krótkich, szybkich akcji, tym lepiej. Zdecydowanie. Bo takie długie wymiany no muszą być wykańczające. Broni, jeszcze broni. Ach. I broni, tak jest, i nadal broni. O, to taką akcję należałoby wygrać. I Ola gra teraz i w dół. I tak jest, i jeszcze raz. No. No. Aż się broni, tak wielki. No ile można się bronić tak? No już mogę puścić. Jak tak patrzę na ścinającą Olę Goszczyńską, to ach, aż by się chciało, żeby troszeczkę Nie będą miały siły uderzyć tego, ale...
Niestety dla naszych boisko i lotka wpada i no, ale szkoda tej wymiany. Zwróćcie uwagę, jak wolno 9, podnoszą się 9. zawodniczki. Miejmy bardzo dużo sił to ich musiało, ale Angielki również, zobacz, też oj. Chodzą, kółka robią, także nie wiem, ile tu było uderzeń podczas tej akcji. Może później kiedyś tam policzę, odtworzę sobie ten film, ale są no, naprawdę to bardzo, widać. Bardzo długa wymiana to była. No tutaj mówiliśmy o tym przed momentem. Im krótsze wymiany, tym lepiej, w szczególności dla Wiktorii Dąbczyńskiej. No ta wymiana to był taki troszeczkę killer w tym spotkaniu, a wiemy o tym, że do końca jeszcze no, przynajmniej 12 punktów do zdobycia. No troszeczkę jeszcze tego wszystkiego jest. No i widzimy dodatkowa przerwa, no, bo tutaj naprawdę dużo się działo. No tak, ale to Wiktoria po prostu lądowała na macie, także to tam no, na pewno jest zawodniczka spocona, czyli mata może być wilgotna, to jednak bardzo jest duże ryzyko poślizgnięcia się i kontuzji, czyli musi być sucho i muszą być pewni zawodnicy, że nic im się, no, noga nie poślizgnie. Naprawdę można bardzo łatwo kontuzję w ten sposób, że tak powiem, złapać. Na korcie czwartym wygrali właśnie drugiego seta reprezentanci Hiszpanii, stąd te okrzyki głośne na hali. Remis 1-1 w starciu Hiszpanii z Danią, to jest niespodzianka. No i to dobrze, że Duńczyków tam troszkę kąsają ci wszyscy. Dobry atak Wiktorii, nie był może zbyt silny, ale za to bardzo taki dokładny, bo szybko spadający za siatkę i no źle była ustawiona angielska zawodniczka, nie mogła tego chwycić zbyt daleko od siatki. Oj, szkoda. Tym razem błąd, mamy remis 10-10. Po kolejnym punkcie oczywiście będziemy mieli króciutką przerwę w połowie drugiego seta. Mamy nadzieję, że dziewczyny sobie troszeczkę odetchną i zepną się maksymalnie. No i mamy ten 11 punkt. Ostatnie akcje drugiego seta. 11-10 dla dwójki brytyjskiej, dla dwójki angielskiej. No, niestety jednopunktowe prowadzenie przeciwników. Sprawdzamy w międzyczasie, co tam na innych kortach ciekawego. Mówiłem o tym przed momentem, że 1-1 remis tutaj Hiszpanii z Danią na korcie czwartym. Na drugim bracia Grimley prowadzą 1-0 w setach. W drugim secie minimalne prowadzenie przeciwników, reprezentantów Czech. A na korcie szóstym prowadzi Holandia. Holandia z ekipą reprezentującą Irlandię. To jest też ciekawe o tyle, że tam jest ten rewelacyjny Nguyen w ekipie irlandzkiej i myślę, tak, że tutaj może się jeszcze dużo wydarzyć akurat w tym meczu. Nguyen to może wygrać te zawody. No, chyba, że ten Nguyen będzie odpuszczać, żeby zachować więcej sił na singla, bo wiemy, że tam w obliczu odpadnięcia niemal wszystkich faworytów taki Nguyen na przykład może zawalczyć o złoty medal dla Irlandii. To byłaby no, wielka sensacja, gdyby tutaj przy tak mocnej konkurencji złoto powędrowało w ręce irlandzkie w singlu panów. No to się już dawno nie zdarzyło, żeby Irlandczyk, chociaż te nazwisko troszeczkę mało irlandzkie, przyznajmy to, no ale jednak, żeby Irlandczycy zdobyli złoto podczas turnieju badmintonowego. Wracamy do rywalizacji. Remis 11-11, serwuje Wiktoria Dąbczyńska. No i troszeczkę zbyt mocno. Kolejny punkt dla Angielek. 12-11 prowadzą nasze rywalki. No, drogie panie, dajcie z siebie wszystko. Jeszcze tylko kilka minut, jeszcze tylko kilka chwil intensywnego grania, a później już będzie można odpoczywać, przynajmniej przez kilka godzin do jutra. No to nie byłaby dobra opcja, gdybyśmy tutaj musieli grać trzeciego seta. No, widać to zresztą po dziewczynach, jak one się poruszają. Jeszcze tam w początkowych fazach tych wymian widać dużo energii, ale później jakby ta benzyna troszeczkę zaczyna się kończyć. No i niestety po raz kolejny takie gesty rezygnacji, bo po raz kolejny
punkt zdobywają reprezentantki Anglii. No to jest taki moment, kiedy trzeba przejąć inicjatywę, bo tutaj nie chcielibyśmy, aby odjechały zawodniczki angielskie. No całe szczęście tutaj. Błąd to czas, razem. To czasem się przydaje, proszę pana. Tak jest, przydaje się, dobrze powiedziane. Nie zawsze. Ale czasem się przydaje. Jak na razie sprzyja nam troszeczkę w tym meczu. Było już kilka takich akcji, że dzięki taśmie nasze dziewczyny zdobywały punkt. Out. Myli się Wiktoria, myli. Chciała tak przyspieszyć trochę i posłać w róg kortu. No niestety się myli. Tak jest. Jest. Sędzia pokazuje boisko i udany atak Oli po prostej. 14-13. No ten koniec seta zbliża się wielkimi krokami. No by to było w dwóch. Ojej, no niedobrze. No nie można takiego balonika grać nad siatkę, żeby przeciwniczki mogły po prostu gładko zbijać. No. A po raz kolejny nasz realizator pokazuje trenerów kadry Polski. Oni dzisiaj no, mają nad czym myśleć. No na pewno. Tutaj... No, cała nadzieja w tej ostatniej dwójce. Dobrze. Dobrze, że dobry atak Oli, no bo co tu powiedzieć. Dobrze, bo mogły być już 3 punkty przewagi ekipy angielskiej, a to by na pewno nie był dobry scenariusz. A tak 15-14, 1 punkt na korzyść Anglii. Opieka medyczna poszedł na boisko numer 2. Opieka medyczna. Aj, kolejny błąd, niestety. No coś się dzieje na korcie numer 2. Kolejny błąd, 16-14. Coś, któremuś Grimleyowi się stało. No to też jest zmęczenie materiału. A bracia Grimley przegrywają w tym drugim secie 17-11. To jest wielka niespodzianka. Tam chyba coś się wydarzyło faktycznie jednemu z braci Grimley. Tu widzę, że pokazuje obsłudze medycznej w kierunku swojego uda. Jeden z braci, nie powiem państwu, który. Nie mam pojęcia, który tak, to jest tak, akurat. Ciekawostkę. W tym samym czasie czescy zawodnicy założyli góry od dresów, żeby ciało nie stygnęło i właśnie grają jakieś tam płaskie lotki. To może być to troszeczkę dłuższa przerwa faktycznie na korcie numer 2. No a co ciekawe, bracia Grimley przegrywają aż 6 punktami w tym momencie w drugim secie. No i bardzo możliwe, że tutaj szykuje się kolejna 3-setowa batalia. My wracamy na momencie się myli, na nasz ale kort. Ona powinna to wcześniej skończyć siatki. Tak, no, nie można trzymać tak nisko rakiety. Mamy to już wcześniej zbić siatki poprzednie tam ze 2-3 uderzenia wcześniej. No. No niestety wygląda, że będziemy mieli trzeciego seta coraz bardziej. Może nie. Obym się mylił. No, teraz. Out. No niestety, 19 punkt reprezentacji Anglii. No, jeżeli niestety faktycznie by doszło do tego trzeciego seta, to będą tutaj wielkie emocje, niepotrzebnie tak naprawdę, bo no, kilka lotek zagranych troszeczkę dokładniej, troszeczkę to wszystko by było lepiej przemyślane. O, ale tutaj, teraz tak, Wiktoria. Tak to właśnie ma wyglądać. Tak to ma wyglądać. Uderzenie i jakże skuteczne. No to są takie momenty, kiedy Wiktoria chyba sobie przypomina, że dobrze by było to jednak skończyć jak najszybciej. 19-16. No, 19. To oczywiście, jak mówię, już to tłumaczyłem, że to z szybkości uderzenia wynika, ale jest szybka, jest. Teraz dobrze. Na siatkę i dobrze, Olka dobrze, teraz dobrze. Walni, no, nie, ach, no. Zrzuca. Nie wiem dlaczego. Troszkę brakuje tego właśnie. Czego my się ustawiamy do obrony, no? Na Górnym Śląsku byśmy powiedzieli, takiego szwungu brakuje. O, można, no właśnie tak, no i bardzo dobrze. I od razu jest tego efekt, 17 punkt dla naszych. A może jeszcze powalczą, tutaj chyba wymiana lotki, na to wygląda, tak jest. No troszeczkę, no coś tam nie spodobało się bardzo mocno reprezentantce Anglii. Chyba nie wyraził zgody na wymianę tej lotki jeden z arbitrów. Nie, bo to jest tak, że po pierwsze to my serwujemy i to jak my byśmy zaproponowali, to tak, ale jeżeli przeciwnik proponuje, a my nie chcemy, no to idziemy do sędziego, a sędzia na ogół trzyma, jeżeli lotka jest okej,
z wyglądu, tak, no bo co on tak może określić, tylko czy wszystkie pióra są. No to mówi super, super, no to mówi, że nie wymieniamy. Jest 18 punkt. No teraz dalej dziewczyny, jeszcze 3 punkty i wtedy może to... Może to będzie, może trzeba zacząć mówić jak Janek, że grają fenomenalnie i wtedy tam od razu może zaczną trochę lepiej grać, serwuje Ola. Tak jest, ale nie mówimy chyba naszym widzom, żeby ściszali telewizory w tym momencie. Absolutnie nie, bo za chwilę zaczniemy krzyczeć. Out. A tak. Out, niestety out, Janek. A, Janek Ola, pokazał, że out był, no, na pewno. Był. Wszystko był przez Janka. Na niego zwalimy. Nie, to był autowe. Był autowe zagranie. No i jest punkt lotka setowa w tym momencie. Pomysł dobry, tylko niestety nie wyszedł. Troszeczkę dokładności zabrakło. I Wiktoria smecz. Jeden, drugi. Aj. I mimo poświęcenia Oli z poświęceniem, dokładnie. Mamy 1-1, remis. Tak, pada łupem Angielek. No i teraz przed nami to, o czym mówiliśmy przez cały czas. Trzeci set to będzie prawdziwa próba sił dla Wiktorii Dąbczyńskiej, dla której to jest dzisiaj piąty mecz rozgrywany podczas tego siódmego już dnia Mistrzostw Europy Juniorów poniżej 17 roku życia w Lubinie. Drodzy Państwo, przed nami trzeci, ostatni set, no i tak naprawdę ostatni set podczas dzisiejszej transmisji, ale koniecznie zostańcie z nami, bo w ciągu najbliższych, no może 10 minut wyjaśni się, czy będziemy mieli jeszcze wciąż w akcji ostatnią polską nadzieję medalową, czyli Wiktorię Dąbczyńską i Aleksandrę Goszczyńską. Dzisiaj trudny dzień dla Polaków, no to naprawdę byłaby nie najlepsza sytuacja, gdyby w tym ostatnim meczu, no nie udało nam się zaliczyć zwycięstwa, ale tutaj wszystko jeszcze otwarte. Mamy nadzieję, że dziewczyny zagrają tak dobrze, jak grały w pierwszej partii, no bo tam to zwycięstwo w pierwszym secie bezproblemowe, dobrze to wszystko wyglądało. W drugiej partii troszeczkę pojawiło się takich mniejszych, większych błędów, no i przez to wszystko mamy teraz partię numer 3. A tu ciekawostka z kortu numer 2. W drugim secie, oczywiście po interwencji służb medycznych, wrócił do akcji jeden z braci Grimley. No tyle, że nie zdołali już odrobić tej 6-punktowej straty bliźniacy ze Szkocji. No i mamy rezultat 1-1 Szkocja-Czechy. W pierwszym secie 21-16 dla braci Grimley. W drugim secie 21-16 dla przeciwników. Więc no, można powiedzieć, podobna sytuacja jak u nas, jak na korcie numer 1. No i grają dalej zawodniczki z Polski i Anglii. Dobrze się to wszystko zaczyna. Pierwszy punkt dla Dąbczyńskiej i Goszczyńskiej. Serwować będzie ta, która, no, lubimy, kiedy serwuje Ola. Rzut oka na kort. I out. Bardzo dobra ocena. 2-0. Bardzo dobra ocena Wiktorii. Pierwszy punkt. No, dobrze się zaczyna, ale wiemy, że to jeszcze daleko do 21 punktu. Raz jeszcze, świetnie, 3-0. Bardzo dobrze. A tutaj jakieś dyskusje na korcie. Dyskusja, proszę pana, żeby punkty zdobywać, a już trzymamy. No, ewidentnie mają tutaj jakiś kłopot zawodniczki angielskie. Tam jeszcze szybka wymiana zdań z ekipą trenerską. A nasze tylko czekają, obserwują, przyglądają się. A to one przecież serwować będą i rozpoczynać tą kolejną akcję. Tak, ale tamte chyba opóźniają set właśnie. Nie wiem, może już też tak siadły trochę kondycyjnie i tego. Zobaczymy, no może też to jest taka troszeczkę gra psychologiczna, bo wiemy, że po tych 3 punktach z rzędu nasze były w gazie. Trzeba je trochę wybić z rytmu. No może tutaj też wchodzi ten element rozgrywki badmintonowej. No bardzo prawdopodobne. No. Wszystko, co prowadzi do jakiejś tam dobrego tego. No ale teraz myli się Angielka i serwuje zbyt krótko. Mamy 4 punkt dla naszych zawodniczek. No, dobrze by było tak naprawdę oddalić się trochę w punktach. No, świetnie, teraz to się udało. Bo serw był naprawdę... Chyba sama Wiktoria się złapała za głowę.
może nie wiem, czy to było widać tak dobrze w telewizji, ale... Dwa niewymuszone błędy w serwach, no to jest coś... To jest coś, pół metra nad siatką, co później trudno jest odrobić. No ja tak. Świetnie. I jeszcze. Ach, zrzucenie to było jednak takie do boku. I? Out. Dobra ocena. Bardzo dobrze. A troszeczkę ryzykuje tutaj Wiktoria Dąbczyńska. To już chyba trzecia akcja w tym trzecim secie, gdzie pozwala piłce opuścić kort poza linią końcową. No i jak na razie jeszcze się nie pomyliła. Oby tak do samego końca. 6-1. 5 punktów przewagi reprezentacji Polski. No jest o wyciągnięcie ręki ten awans do ćwierćfinału, a po raz kolejny dyskutują z sędzią. Tak, tak, tak. Zaraz sędzia wyjmie kartkę, pokaże, bo taki będzie tego efekt. Bo skoro już raz, drugi przywołuje, no to ile można? W dosyć taki wyraźny sposób pokazał, co następnym razem zrobi, sięgając do kieszeni. Tak? A tam ma na pewno kartkę w kolorze żółtym i w kolorze czerwonym. Kolejna siatka. Jeśli dobrze liczę, 3 siatki. Nie, przepraszam, 2 błędy serwisowe, teraz 2 siatki i 3 auty. A więc no to są takie błędy... No jak na razie ten początek tej trzeciej partii jest o tyle dla nas dobry, bo... Wybite są z rytmu. No więc o to chodzi. Trochę im nie wychodzi i zaczynają się denerwować, a te nerwy znowu powodują, że im jeszcze bardziej nie wychodzi. No i no co, my to się z tego akurat tym nie martwimy. No, to widać teraz, było dosyć proste uderzenie, ale nie tyle się przysiadła w nogach, czyli tylko zgięła do przodu, no to później taki jest uderzenie. No ewidentnie, to jeszcze te dyskusje tak naprawdę pogorszyły sprawę w tej sytuacji, bo wybiły się z rytmu Angielki, jeszcze dodatkowo się zdenerwowały, sędzia troszkę postraszył żółtą kartką. Ale teraz mają dużo do nadrabiania. Przed momentem było 7 punktów przewagi, teraz jest punktów przewagi 6. No i oczywiście wymiana lotki, tak jest. Tak jest, trzeba tutaj troszeczkę odpocząć, zamienić 2 słowa, co gramy, i serwuje reprezentantka Anglii. Dobry. Dobra odpowiedź w wykonaniu Wiktorii Dąbczyńskiej. Agresywnie zaczęły tą akcję zawodniczki biało-czerwonych. I po raz kolejny. Out i mamy kolejny punkt, 9-2. No, znowu zaczyna to nas napawać optymizmem jednak, bo różnica spora, partia ostatnia, no to... To powinniśmy tę przewagę dowieść może do końca. Oj, wypadało. 10. punkt, czyli jeszcze punkt i przerwa, zmiana stron. Tu na chwilę szybko podejrzymy, co na korcie obok. 8-4 prowadzą bracia Grimley w secie 3. No i jeszcze ciekawostka. Mówiłem o tym, że przed momentem był remis w starciu Danii z Hiszpanią, ale teraz już remisu nie ma. Dania wygrywa 3. seta i awansuje do meczu ćwierćfinałowego. Tak więc no, liczyliśmy na kolejną niespodziankę, na kolejne wyeliminowanie zawodniczek duńskich. No, tym razem się nie udało. A tymczasem u nas 10-3 serwują Angielki, które zdobyły punkt przed momentem. No i za chwileczkę ta przerwa, a jeszcze nie. Przesięgnęła, ale już nie była w stanie się cofnąć, żeby się dobrze ustawić do obrony. No i ten atak poszedł w kierunku Wiktorii, no i widzieliśmy efekt, no punkt dla Angielek, 4. Ja muszę to jeszcze raz podkreślić, jak podziwiam Wiktorię Dąbczyńską za to jej żelazne zdrowie. Tyle meczów zagrać w jeden dzień na takim poziomie, przy takim zaangażowaniu. No, to jest naprawdę niesamowite osiągnięcie. No teraz tylko nie pozwolić Angielkom na to, żeby przejąć z powrotem tą inicjatywę. Jak na razie to prowadzenie jest bezpieczne, spokojne, 5-punktowe. No ale oczywiście w każdej chwili sytuacja może ulec zmianie. A tak. I jeszcze raz. I myli się Angielka. Myli, chciała zagrać w poprzek siatki, no i zagrała w poprzek, ale po swojej stronie, także jest jak na razie dla mnie, dla nas do...
drodzy Państwo, rzut oka na kort piąty. Karpow Lawrikow, dwójka rosyjska, prowadzi z ekipą austriacką Meusberger Rudolf 21-11. W drugim secie jest 15-7. Tak wygląda tutaj sytuacja, więc wszystko wskazuje na to, że będą mieli swoich reprezentantów Rosjanie w meczu ćwierćfinałowym na korcie trzecim. Z kolei rewelacyjna dwójka, Debel pani oczywiście, reprezentacji Francji, Hervio Lambert. Znamy bardzo dobrze te panie z turnieju drużynowego chociażby. No i one radzą sobie świetnie z reprezentantkami Czech, Ausbergową i Nowaczkową. Wygrały pierwszego seta 21-12, a w drugim prowadzą jak na razie 7-4. Tyle z informacji, co tam ciekawego słychać na innych kortach. My wracamy na kort pierwszy, gdzie liczymy na to, że już za momencik Wiktoria Dąbczyńska i Aleksandra Goszczyńska zagoszczą w ćwierćfinale. No proszę pana, jak pan powiedział, tu Goszczyńska, tu Goszczą, no. To pan też powinien zacząć pisać, jak pan Janek, jakiś wiersz. No, on jest na etapie rymów częstochowskich dopiero, ale to... Ale pan tu Goszczą, Goszczyńską. Tak jest, tak jest. No, widzę, panie Piotrze, że musiał pan wychwycić od razu każdy błąd, ale bardzo. A to jaki dobrze... to błąd? To żaden błąd, proszę pana. No co, no dobrze, za Goszczą, Goszczyńską. No to wszystko się zgadza, proszę pana. Chyba wykorzystam to wszystko w materiałach medialnych, które za momencik będę wysyłał do wszystkich reprezentantów. Proszę bardzo, proszę pana. Tutaj prasy, internetu. To pan dostarcza tutaj tych perełek, także wie pan. No, to ja jak coś, dobrze, to do mnie zażalenia. Ale jak jeszcze zażalenia? O co zażalenia? No, za chwileczkę będziemy podsumowywać ten dzisiejszy dzień. Ja najchętniej to bym zapomniał o tych wszystkich porażkach reprezentantów Polski podczas dzisiejszej rywalizacji. Niech osłodzą nam... Oj, fatalne to było, fatalne, Ola, to zgranie. Zawodniczki polskie, ale na pewno nie zrobią tego takimi zagraniami, jak to przed momentem. 13-6, 7 punktów przewagi. No i zobaczmy co dalej. No, dobry atak w środek i rzeczywiście... Tutaj tak nie wiedziała, jak ustawić rakietę, zawodniczka angielska. W taki troszeczkę martwy punkt, tak? Można tak powiedzieć. Uderzona lotka. Albo w złoty środek, proszę pana, bo to środek, też tak, wiesz, wie pan, to jest taki... To już mówiliśmy, że to jest dobry atak, no bo bardzo często zawodniczki mają wtedy problem, która to ma odbierać. No i to w tym wypadku zadziałało. No. 14-7, no nasi trenerzy chyba dosyć spokojnie to teraz obserwują. No my również, no zawsze, ależ sięgnęła pięknie teraz Wiktoria i tą lotkę jednak przebiła na drugą stronę. Czemu nie mocniej? Proszę pana, może ona już nie ma siły, pomyślał pan o tym? No, no to też tak może być. Gdyby to były smecze w wykonaniu Wiktorii, to mógłbym ją usprawiedliwić, że nie ma siły, ale Ola nie grała dzisiaj aż tak dużo, to jest dopiero drugi mecz. Ale może siły jej zeszły już, proszę pana, także wie pan, to też tak może być. Z drugiej strony tak naprawdę to jest trzysetowy pojedynek, już tak naprawdę grają 45 minut dziewczyny, więc faktycznie tych sił może biegał być pan tak kiedyś po korcie, pan tak za 20 minut pobiega, to pan zobaczy, ile to się można zmagać. A to one 45. To nieważne, że to się nie tak nie rozdziela, że jedna biegała 20 i druga 20, tylko obie biegały 45, bo dokładnie. W ruchu są zawsze obie. Teraz niestety Ola nie sięgnęła. Drugi punkt z rzędu zdobyty przez reprezentację Anglii. 14-9 w tym momencie, pięciopunktowe prowadzenie reprezentantek Polski. No i drogie panie, jeszcze troszeczkę wysiłku. Ja wiem, że to już jest 45 minut, no to naprawdę jest długo. Aczkolwiek mieliśmy tutaj już ponad godzinne mecze w trakcie tego turnieju, było ich kilka. A tymczasem znów zapowiada się nam długa wymiana. No i pozwala piłce opuścić. Ale się myli. Janek pokazuje, czyli sędzia liniowy, Janek Wolańczyk pokazuje, że lotka wpadła w boisko. Mamy 14-10. To niedobrze, mieliśmy sporą przewagę. W pierwszej fazie tego seta kilka razy nie pomyliły się zawodniczki reprezentacji Polski przy okazji tego pozwalania na opuszczenie lotki oczywiście i boiska. Ale tym razem niestety było inaczej. Zobaczmy.
Po raz kolejny. Tak ja? Jest, dobrze, mylą dobrze, się. Dobrze, dobrze, obie chciały odebrać. Obie, no to się nie da. Albo jedna, albo druga. Trzeba wiedzieć, która ma odebrać. A jak obie startują, to na ogół tak się kończy, że albo się zderzają rakietami, albo obie się bijają. No i tak mamy tu obraz. Jest 15. To był po raz kolejny ten złoty środek. A propos bardzo złotego dobra, środka. Ale to była taka fajna zrzutka, proszę pana. No. Pan Marek Zawadka udostępnił na profilu Lotka Lublin, profilu facebookowym. Oczywiście zachęcamy serdecznie. I na tym zdjęciu widzimy właśnie idealnie ten złoty środek. Obydwie nasze zawodniczki próbują trafić w lotkę. Takie podwójne zabezpieczenie, można powiedzieć, w tej sytuacji. Obie z tego startują, no wiadomo, że trafia ta pierwsza, ale oczywiście. Z tego zdjęcia to nawet tam widać, która, ale, to zdjęcie, też pokazuje zdjęcie dobre, Markowi się granie. Naprawdę udało to. To mu trzeba pogratulować. Taki moment. Proszę, o, tymczasem, co tutaj się dzieje? Cóż za wymiana braci Grimley i no, i za darmo punkt to było. Mają. Niesamowite no, naprawdę. To było. Był w ciężkim szoku, punkt, że zdołał mają lotkę jeden meczową. Z braci Grimley pomiędzy nogami odbić lotkę przeciwnik. No, ale my wracamy na kort pierwszy, bo tutaj Polki znów prowadzą 6 punktami. To nas oczywiście bardzo cieszy po tym dobrym momencie gry w wykonaniu Angielek. No i raz jeszcze długa wymiana Ola Goszczyńska tam z drugiej linii niestety trafia. No a tutaj jest naprawdę walka bardzo zacięta, bo o punkt od zwycięstwa i od awansu do ćwierćfinału są bracia Grimley. Myślę, że gdyby awansowali, to na pewno pojawią się jutro na korcie pierwszym i będziemy mogli ich obserwować. No to jest naprawdę ekipa, którą wszystko bronią. Patrz, myślałem, że jeszcze to obroń. No 20 do 13. 16-12 się zrobiło. To znowu trochę odrobiły Angielki. Ach, się znalazła tam Wiktoria. Jeszcze sięgnęła tą lotkę i teraz ładnie przygięła nadgarstek. Poszło to w dół. I atak. I dobicie. Out, tak jest. Myli się. O, tutaj. Tym razem bardzo nie spodobała się ta decyzja Janka, zawodniczkom angielskim. A więc Janek niewzruszony ogląda. Może wybaczymy Jankowi te poprzednie auty przeciwko reprezentacji. Nie widziałem tego w monitorze, to stąd mi się wydawało. Ja blisko, nie chcę określać. Było blisko. Tak, to no, zakładam, że Janek był bliżej, także nie podważam absolutnie jego decyzji. Nie, no sędziowie tutaj, my mamy super miejsca, praktycznie przy samym korcie, ale jednak sędziowie są dużo bliżej. Tak, no zdecydowanie, proszę pana. No i lecimy dalej. 17 do 12, 5 punktów, a do końca już tylko 4 punkty. 4 punkty do zdobycia. I atak Wiktorii? A nie, jednak miękko wrzuca na taśmę. Teraz Ola zagrała po przekątnej. Sięgnęła, ona jest lewa, to ona, znaczy lewa w sensie leworęczna, czyli ta bliżej. I znowu zrzutka na taśmę. Obie poszły, to niedobrze. Ale jednak tego Angielki jakoś nie chciały wykorzystać. Myli się, tak jest, out. Teraz widziałem doskonale, to na pewno był out. Znakomicie, 18 do 12 jest 6-punktowe prowadzenie. Jesteśmy tak naprawdę o 3 kroki, tak bym powiedział, o 3 kroki od awansu ćwierćfinałowego. Bądźmy o 2, albo o 1. A my sprawdzamy, co tam na innych kortach i się okazuje, że wszędzie już praktycznie kończą. Już za chwileczkę rozpocznie się tutaj ciężka praca ekip, które będą te skrajne korty likwidować przed jutrzejszymi ćwierćfinałami. No ale chyba jeszcze z 2 albo 3 mecze zostały do wywołania. No tak czy inaczej to oczywiście mniej istotne. Raz jeszcze zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie do oglądania jutrzejszych transmisji. Przypomnę, o godzinie 10 rozpoczynamy mecze ćwierćfinałowe, później o godzinie 16 mecze półfinałowe we wszystkich 5 konkurencjach. Deble, single. Super dobicie Wiktorii i trzecie kończy się. 19-13. Sukcesem. 6 punktów przewagi. No tutaj. Tak, tu Ola. Króciutka przerwa na. Tak, Ola pyta, bo to zawsze takie, że trzeba zapytać jednak prowadzącego, czy można zawiązać but, czy tu w tym wypadku Ola ma takie wspomaganie stawu skokowego, bo tam miała kontuzję i żeby trochę odciążyć ten staw, to gra w takim właśnie stabilizatorze. Trwa prawie 52 minuty. 19, to jest, no, niesamowite. 13.
Myli się Angielka i mamy pierwszą lotkę meczową, proszę Państwa. Także miejmy nadzieję, że to będzie pierwsza i jedyna w tym pojedynku lotka meczowa. Ach, trzymamy 20-13. Serwuje Wiktoria. Trzymamy kciuki. Serwuje Wiktoria serwem wysokim. Zrzutka Angielek na taśmę. I co? I Wiktoria też wyrzuca na taśmę. I do tyłu. I ustawiają się dziewczyny do obrony. Atak Angielek. Trochę płaskich, takich trochę poprzekątnych granych. Teraz zagranie Wiktorii do boku i atak teraz Oli. Zrzutka na siatkę i zrzutka na siatkę. I atak pewnie Wiktorii, tak jest. I z tyłu, i błąd za wysoko na 20-14, ale Ola spokojnie, za momencik będzie druga lotka meczowa. Przypomnijmy raz jeszcze, gdyby zwyciężyły dziewczyny, jeśli zwyciężą, to jutro w ćwierćfinale trafiają na reprezentantki Turcji. To są bardzo trudne przeciwniczki. Nie, no zwyciężą, no nie mogą rozstawione być przegrać, jest 20-14. No ale już mówimy o tym, z kim Angielka ewentualnie zagramy jutro, tak? No a tymczasem ale niestety, kolejna dobra akcja 15 dziewczyny, bo tak za chwilę jest. Będzie nerwowo, to jest zły doradca. Spokojnie, naprawdę dały z siebie mnóstwo energii, mnóstwo sił włożyły w ten mecz. 53 minut. Oj! Dobrze, że ta przewaga jest taka duża, bo wciąż jesteśmy spokojni, tak, to wciąż bardzo są 4 szybko punkty. Zakończyć i tutaj trochę za wolno Ola doszła do tego zbicia i spokojnie. Tam już tutaj wychodzi z siebie za linią końcową, widzimy go trener Paweł Lenkiewicz. On pokazuje dziewczynom spokojnie, grajcie swoje. Jeden punkt, to nie ma się co denerwować, jeszcze naprawdę zdobyć. Ta przewaga jest duża. Teraz odrzucają troszeczkę od siatki przeciwniczki, reprezentantki Polski i jeszcze raz Wiktoria, spokojnie, no to jest ten moment. No, bardzo długa wymiana, ale to może być wymiana kończąca. Zobaczmy, czy uda im się postawić już teraz tą kropkę nad i. Ratują się. Jest, myli się Angielka i atakuje siatkę, a co za tym idzie, daje nam 21 punkt i nasze dziewczyny wygrywają 2-1 w setach 21-13, set pierwszy, 18-21 i 21-16. Cały pojedynek trwał 54 minuty. Ale mamy ćwierć. Że ta Wiktoria ma jeszcze siłę chodzić, to naprawdę jest mimo swojego wzrostu wielka. No teraz trener Lenkiewicz gratuluję dziewczynom, ściskają się, no ale no cóż, no zadowolony. Mamy swoją parę jutro w grach ćwierćfinałowych, także o tyle jest to. No niech dziewczyny teraz dobrze odpoczną, tak. Muszą odpocząć, żeby jutro być świeże. No mając to wszystko w kościach, to nie będzie łatwe, ale liczymy na to, że jutro będzie kolejny znakomity mecz w ich wykonaniu, a Państwu no dziękujemy. No i cóż Państwo, my dzisiaj podziękujemy widzom telewizji naziemnej, regionalnej, jak również użytkownikom kanału YouTube. Po naszej stronie komentarz dla Państwa prowadzili Dawid Biały, a także Piotr Kopyt. I żegnamy się do jutra, do godziny 10. Do usłyszenia i zobaczenia jutro.